Stresujesz się? Nie, na razie nie. Nie odczuwam tego. Z dziewczynami sobie siedzimy, rozmawiamy i nie czuć tego stresu. Jakoś specjalnie się przygotowałaś do dzisiejszego, tutaj, do dzisiejszych eliminacji? Znaczy pod względem kreacji, tak, a tak to jakoś nic specjalnego. No spakowana jestem, wiadomo, przyjechałam ze Szczecina, także bagaże duże. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w wyborach Miss Polonia? W maju zostałam Miss Ziemi Zachodniopomorskiej, także taka jest kolej rzeczy, że teraz półfinały, no i tak wyszło. Tak wyszło. W związku z tym może dokończyć takie zdanie, gdy już zostaniesz Miss Polonią, to? To będę zadowolona i zaskoczona. Na razie tylko to mi przychodzi na myśl. Przed chwilką wyszłaś za tych tajemniczych drzwi. Co tam jak za tymi drzwiami było? Co tam przeżyłaś? Znaczy myślałam, że będzie gorzej, ale były standardowe pytania, jak co zamierzam robić w przyszłości, co robię teraz. Dlaczego zdecydowałaś się do wziąć udział w wyborach Miss? To było marzenie moje od dziecka. Zawsze wszystkie wybory oglądałam z mamą, teraz spełniają się moje marzenia. Co na to właśnie znajomi, rodzina? Myślę, że się cieszą, są dumni. Kibicują? Kibicują. Piękno? Myślę, że piękno jest bardziej wewnątrz człowieka niż na zewnątrz. Czym jest piękno? Każdy jest jakoś piękny na swój sposób. I dokończ takie jeszcze zdanie, jak zostanę Miss, to? To założę własną fundację charytatywną. Reprezentujesz Łódź na wyborach Miss Polonia 2008. Jak oceniasz konkurencję? No, muszę powiedzieć, że jest bardzo duża konkurencja, ale myślę, że jeśli jest ta rywalizacja, to jest ona zdrowa. Jeszcze w sumie tak się nie przyjrzałam, muszę przyznać szczerze wszystkim uczestniczkom konkursu, ale no na pewno już jakieś tam swoje faworytki mam. W jury zasiada między innymi Basia Tatara, Miss Polonia, również ubiegłego roku i też łodzianka. Czy może jakieś specjalne przywileje miałaś od Basi Tatary? Nie sądzę. Nie, myślę, że znaczy no nie powinnam oceniać innych osób, ale myślę, że każdy stara się być obiektywny, prawda? Więc ja osobiście nie sądzę, żeby tutaj była jakaś przychylność z jej strony szczególna. A o co cię tam pytali za tymi szklanymi drzwiami? Rozmowa była bardzo krótka, widocznie ze względu na ilość uczestniczek. Przeważnie były typowe pytania standardowe, tak więc przedstawić, opowiedzieć coś pokrótce o sobie, o zainteresowaniach i jeszcze co takiego miałam na koniec. No oczywiście, czy można zaskoczyć jury. Zanim przystąpiłam do tego konkursu Miss Polonia na naszym etapie kędzierzyńskim, no miałam pewne obawy, czy też zastanawiałam się, jak to wpłynie na opinię rodziców dzieci, czy też dzieci, czy najbliższych. Aczkolwiek ja najpierw pokazałam, jaką jestem nauczycielką i osobą, a później poszło już gładko, nawet wręcz rodzice z dziećmi przyjeżdżali na wybory i mnie kibicowali. Całe życie o siebie dbam, od takiej bardziej strony wewnętrznej. Zawsze uprawiałam jakiś sport, może on się zmieniał z czasem na jakieś inne, aczkolwiek zawsze o siebie dbałam, więc jakichś takich specjalnych przygotowań nie było. Proszę jeszcze dokończyć zdanie, gdy zostanę Miss, to? Zostanę Miss Universe. Proust powiedział kiedyś, że piękne kobiety są dla mężczyzn bez wyobraźni. Co ty o tym sądzisz? Uważam, że była to ironia Prusa, ale moim zdaniem właśnie piękno to wartość relatywna i każdy mężczyzna, który ma swoją kobietę, w jego oczach ją idealizuje i najprawdopodobniej wytęża swoją wyobraźnię. Przepraszam, by właśnie dodać jej więcej takich cech, które akurat są bliskie jego ideałom, jego wyobrażeniom o swojej idealnej kobiecie. A czym dla ciebie jest piękno? Piękno jest tym czymś, co idzie w parze z rozumem. Jest takim właśnie błyskiem w oku, czymś, co przyciąga pewnego rodzaju ciepłem i klasą. Zostanę Miss, to? Pokażę się z jak najlepszej strony i będę chciała pomóc dziewczynom z mniejszych miejscowości, żeby również uwierzyły w siebie i spróbowały w konkursach. I
jestem z województwa łódzkiego, ze Zgierza. Startowałam w tym roku w konkursie Miss Świata Parowozów. Tam zdobyłam tytuł Miss Świata Parowozów Internetu i najsympatyczniejsze. Oraz dostałam dziką kartę właśnie tutaj do ćwierćfinałów Miss Polonia. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w tamtych wyborach, parowozów, Miss Parowozów, tak? Dlatego, ponieważ lubię świetną zabawę, nawiązywać nowe znajomości, dziewczyny z całej Polski, na przykład ta dziewczyna, co wygrała, Emilka, która tam siedzi, jest ze Szczecina i teraz mamy kontakt, wiadomo, Łódź, Szczecin, taka międzykrajowa wymiana znajomości. Gdy zostanę Miss Polonia, to? To pytanie sprawia wszystkim dziewczynom najwięcej problemów. Ja wymyśliłam sobie odpowiedź taką, że gdy zostanę Miss Polonia, to z innymi Miss Poloniami nagram jakąś fajną piosenkę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich użytkowników MM Łódź.